W tym odcinku zajmiemy się modyfikacją zawieszenia w Kawasaki Ninja 400. Najpierw przyjrzymy się zawartości tego kolorowego pudełka. Następnie rozbebeszymy lagi i spróbujemy nafaszerować wszystkim tym, co znajduje się tu. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Zapraszam. Oto zestaw tuningowy przedniego zawieszenia firmy ISS, dedykowany do Ninja 400. Chciałem poprawić działanie amortyzatorów, dodać możliwość ich regulacji, jednocześnie nie wydając worka pieniędzy na kartridże, które są dwu-trzykrotnie droższe. I to jest właśnie cel tej modyfikacji. Ok, zobaczmy co w środku. Naklejki. Nie wiem czemu, ale z tego wszystkiego zawsze to mnie jara najbardziej. Para korków z możliwością regulacji napięcia wstępnego sprężyny. Przy okazji design też niczego sobie. Jeszcze nie wiem skąd wezmę taki klucz, żeby to przykręcić, no ale póki co nieważne. Tulejki dystansowe, dwie sztuki. Zawory PD. To jest najważniejszy element tej całej układanki. Reguluje on przepływ oleju w zależności od obciążenia, poprawiając tłumienie, odbicie i ogólnie pracę amortyzatorów. Jak podaje producent, ma to zbliżyć ich charakterystykę do pracy, do tych wyposażonych w kartridże. Dwie podkładki. Instrukcja obsługi. Na szczęście z obrazkami. I na koniec para sprężyn. Jedyną rzeczą, której nie ma w zestawie, to olej, który musimy dokupić osobno. Producent zaleca lepkość 20 W. A ilość, jaką potrzebujemy, to około 1 litra. Nie pozostaje nic innego, jak przejść do najprzyjemniejszej części, czyli do montażu. Ok, lega już na stole warsztatowym. Pozostaje teraz pozbyć się wszystkich części z wnętrza tej rury. Zastąpić je nowymi. Na koniec zaleję to świeżym olejem. I tyle. Nie jest to jakaś mega skomplikowana procedura i myślę, że powinna zająć około 20 minut. Zapraszam. Ok, rura jest już pusta w środku i teraz po kolei. Zaczynamy od zalania wszystkiego świeżym olejem. Następnie wrzucamy zaworek, sprężyna, podkładka,
tulejka i zakręcamy korkiem. Jak już wcześniej wspomniałem, producent zaleca olej o lepkości 20W, a jeśli chodzi o jego ilość, to jest to około 440 ml. Najłatwiej to sprawdzić, mierząc odległość od górnej krawędzi lagi do tafli oleju. Ta odległość powinna wynosić w tym przypadku 100 mm, czyli 10 cm. Połowa roboty zrobiona. Teraz drugi amortyzator analogicznie i pozostaje czekać do wiosny na pierwsze testy. Póki co mogę powiedzieć, że amortyzator stał się zdecydowanie twardszy niż oryginał. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału, do śledzenia naszych social mediów i do zobaczenia w następnym odcinku.